Korzyści z zastosowania postawy asertywnej jest wiele i z pewnością nikogo z Państwa nie trzeba do jej stosowania przekonywać. Tego, jak ważne jest bycie asertywnym nauczycielem, dowiecie się Państwo, oglądając dzisiejszy program. Witam w kolejnym odcinku e-konferencji zorganizowanym przez grupę MAC, właściciela marek MAC Edukacja, MAC Dydaktyka, MAC Technologie i zapraszam do obejrzenia programu poświęconego technice asertywnej komunikacji. Przedstawiam Państwu eksperta dzisiejszego odcinka. Jest nim pani Dorota Nowocień. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Dorota jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skończyła także studia podyplomowe Public Relations i studia coachingowe. Szkoli się dalej pod okiem bardzo skutecznych mentorów, jak sama o nich mówi. To prawda. Na tytułowej stronie Akademii Motywacji pisze o sobie w ten sposób. Byłam pracownikiem oddziału Telewizji Polskiej w Poznaniu przez 18 lat. W sierpniu 2013 roku podjęłam decyzję, aby klasyczny etat zamienić na współpracę. Ta przestrzeń pozwoliła mi na eksplorowanie obszarów, na które potrzebowałam czasu i koncentracji. Nie żałuję. I tu ogromny wykrzyknik. Teraz pracuję w Radio Merkury. Oprócz tego jestem wykładowcą akademickim Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i prowadzę indywidualny projekt Akademia Motywacji Dorota Nowocień. Znam siłę ludzkich relacji i potęgę zmiany. Potrafię zainspirować innych. Odważne zdanie, pani Doroto. Tak, ja się absolutnie pod nim podpisuję. Jak pytają mnie ludzie, jak dokonać zmiany, to mnie popatrz na mnie. Zmiana jest możliwa w każdym momencie. I nawet stawiam taką tezę, koleżanki i koledzy nauczyciele i nauczycielki, że czasami sytuacja dramatyczna w życiu wyzwala w nas taki potencjał, którego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Otwiera zupełnie nową przestrzeń do nauki, do identyfikacji tego, co wiemy o sobie w kontekście tego, co pokazuje nam rzeczywistość. I to jest niebywała przygoda. Dużo tych doświadczeń zawodowych, wymieniłem przecież kilka, ale bardzo znaczące. Kilkanaście lat w telewizji, przejście do radia. Niektórym się wydaje, że to jedno i to samo, a to przecież dwa zupełnie różne światy. Co trzeba mieć, pani Doroto, żeby sprostać takiemu wyzwaniu? Czy te doświadczenia, suma tych doświadczeń przekładają się na pani jakieś spojrzenie na życie, także zawodowe? Tak. Trzeba mieć jedną cechę, odwagę. Ja myślę sobie, że my się nie rodzimy odważni. Tej odwagi też się uczymy, tej umiejętności odwagi nabywamy. Ja zawsze jak patrzę na ludzi, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, to zawsze to otoczenie, środowisko często blokuje. Mówi, że to nie dla ciebie, poczekaj. Ale czasami ten imperatyw wewnętrzny jest tak silny, tak chce się dokonać tej zmiany, że robi się coś ponad wszystko to, o czym mówi środowisko. No tak było w moim też przypadku. Po co tobie to? Jeszcze się uczyć, jeszcze się szkolić. A mimo wszystko zrobiłam coś ponad swoimi własnymi ograniczeniami, ponad strachem, ponad lękiem. Bo przyznam się, że jakby wiek mój też nie wskazywał na to, żeby aż tak eksplorować zupełnie nowe przestrzenie, które ja nazywam motywacją, samorozwojem. To jest piękna przygoda. Odwaga. Pani Doroto, a mamy dzisiaj mówić o asertywności. Mm-hmm. Czy te dwie cechy są do siebie podobne? Czy one ze sobą współgrają? Czy one jedną o drugą się w jakiś sposób zazębiają? Odwaga uważam, że nie jest cechą wrodzoną. Po prostu uczymy się w pewnych sytuacjach naszych zachowań, które poczytujemy jako odważne lub mniej odważne. Natomiast asertywność, drodzy Państwo, jest pewnego rodzaju sztuką. My tak naprawdę nabywamy tej umiejętności. Ja bym powiedziała, na szczęście się z nią nie rodzimy. My możemy ją zweryfikować w otoczeniu, w którym pracujemy. Tak? W otoczeniu tym, w którym spędzamy 10 godzin, w naszej rodzinie. I dopiero wtedy, kiedy zrozumiemy, co dla nas jest dobre w relacjach z innymi ludźmi, chodzi o trzymanie tych swoich osobistych granic, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że ta postawa asertywna jest dla nas korzystna. Często tego nie widzimy, nie wiemy, dlaczego, po prostu nie znamy jakby istoty asertywności.
No, co mówi się o asertywności? To jest umiejętność mówienia nie. No, to jest wierzchołek góry lodowej. Tytuł pani prezentacji brzmi: mówię tak, mówię nie, technika asertywnej komunikacji. Czy my możemy już teraz zaprosić naszych słuchaczy? Tak, będzie mi niezmiernie miło. Zapraszamy. Zapraszam Państwa do Krainy Asertywności. Dziś zajmiemy się technikami asertywnej komunikacji w zawodzie nauczyciela. Jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość, czy komunikat, który wygłaszasz do drugiej osoby, jest asertywny, zastanów się, raczej poczuj, czy zwiększa on Twój szacunek do samego siebie. Jeśli tak, to jesteś na dobrej drodze do tego, by stać się osobą asertywną, nie tylko w zawodzie nauczyciela, ale także w życiu. Przedstawiam Państwu trzy bardzo ważne definicje, które pokazują, kim tak naprawdę człowiek asertywny jest. Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z drugą osobą. Po drugie, asertywność to umiejętność porozumiewania się z drugim człowiekiem, z ludźmi. Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby swoich myśli, uczuć, swojej postawy, swoich nawyków, swoich oczekiwań, jednym słowem tego wszystkiego, co nas określa. Jest tylko jeden warunek. Jeśli my chcemy, żeby po drugiej stronie znalazła nasza postawa zrozumienie, powinniśmy ze swej strony mieć całkowity szacunek dla tego, co prezentuje druga osoba. Wtedy ten znak równości między postawami asertywnymi możemy śmiało postawić. Zacznę od korzyści, którą mają nauczyciele, kiedy reprezentują w swojej pracy postawę asertywną. A że sama doświadczyłam podczas mojej drogi zawodowej, będąc nauczycielką języka polskiego, co tak naprawdę mogła zadziałać ze mną postawa asertywna, której nie doświadczyłam wtedy, bo dużo później się uczyłam, ale tak naprawdę teraz z perspektywy swoich osobistych doświadczeń mogę zagwarantować Państwu, że postawa asertywna będzie zwiększała poczucie własnej wartości, mocy i siły, gdzie nie będą wpływać na nasze decyzje. Wzrasta nasza pewność siebie. Jesteśmy otwarci na relacje z innymi ludźmi. Tym samym unikamy konfliktów, bo widzimy relacje międzyludzkie w szerszej perspektywie. Zwiększa się nasza skuteczność oddziaływania. Potrafimy przekonywać do naszych racji, czyli jesteśmy lepsi w sztuce perswazji. Mamy takie poczucie satysfakcji, zadowolenia z siebie oraz zyskujemy szacunek innych. Drodzy nauczyciele, jak widzicie, ta lista jest naprawdę imponująca. Spójrzcie na to wszystko, co dzieje się w szkole, jak na jedną wielką arenę relacyjną. Zacznijmy od poziomu nauczyciel-nauczyciel. To wy wchodzicie w relacje ze swoimi kolegami. To oni od czasu do czasu chorują, trzeba za nich brać zastępstwa. Są tacy, którzy bardzo chętnie robią coś za kolegę lub koleżankę z pracy i tacy, którzy oporują w każdym momencie, kiedy mieliby zrobić cokolwiek na rzecz swojego kolegi lub koleżanki. Te tarcia wynikają również z tego, i tego też doświadczyłam, że są nauczyciele bardziej predestynowani do zawodu, którzy ten zawód traktują jak pasję, więc w rankingu, w notowaniach w szkole mogą być wyżej. Co się okazuje, że ci, którzy są w zasadzie niedoceniani, czują się wtedy dużo gorzej. I zawsze ten czynnik rywalizacyjny sprawia, że tych, którzy są postrzegani jako lepsi nauczyciele, po prostu się nie lubi. To jeden z wyimków. Następna relacja, która jest bardzo silna, bo jest oparta na pewnego rodzaju podrzędności, to jest relacja nauczyciel-dyrekcja. I teraz, jeżeli spojrzymy na tę relację jako na relację między menadżerem, liderem, a pracownikiem,
to zawsze z perspektywy relacji ta osoba, która pełni funkcję dyrektora, menadżera, ona zawsze będzie miała wobec nauczyciela jakieś oczekiwania. Czy im sprostamy i czy jak im sprostamy, to powoduje w nas różnego rodzaju dysonanse emocjonalne. Bo czasami po prostu czegoś nie chcemy zrobić, a nie potrafimy tego powiedzieć, bo w końcu to pani lub pan dyrektor. Jedna z trudniejszych relacji nauczyciele-rodzice. Dużo czyta się, mówi o tym, że rodzice prezentują w tej chwili postawę roszczeniową. To znaczy oczekują od nauczycieli niemożliwego, a mianowicie, że tak naprawdę szkoła ma wychowywać. Szkoła w procesie wychowawczym jest tylko dopełnieniem tego, co dzieje się w domu rodzinnym. A jeśli rodzice pracują po 12 godzin albo mają inne zajęcia i oczekują od szkoły, że będzie zabezpieczała rozwój emocjonalny, intelektualny i każdy inny dziecka, no to musi dojść do konfrontacji między tym, co nauczyciel może, a czego się od niego oczekuje. I czwarta, czyli tu znowu mamy tę podległość, nauczyciel a uczniowie. Uczniowie z pokolenia online są uczniami trudnymi, oni są nastawieni na właśnie taką relację bez relacji, opartą właściwie na wymianie, która polega na SMS-owaniu, na byciu online. I to jest trudne, żeby przekonać do otwierania się na nazywanie emocji, myśli uczniów, bo jest to zadanie czasami wydaje mi się karkołomne, bo blokada, która wynika z tego, że nie umieją uczniowie nazywać swoich emocji, ani redagować myśli, powoduje, że oni najczęściej pokazują nam, jak głęboko są sfrustrowani. Gdybym miała powiedzieć, co tak naprawdę może was, nauczyciele, zbudować w waszej postawie asertywnej, to mogę powiedzieć, że wszystko ma znaczenie. I dobór jest dokonany przeze mnie przez takie filtry osobiste. Co mnie się przydawało, kiedy budowałam swoją postawę asertywną? Na pewno sprawdzenie, czy jestem taką osobowością, która łatwiej wchodzi w relacje, czy nie. Czyli jaką jestem osobą, czy jestem ekstrawertyczna, introwertyczna, stary podział. Czy łączę te dwie osobowości? Mówimy w kategoriach normalności, nie mówimy o jakichś zachowaniach socjopatycznych, narcystycznych, każdych innych. Jakim ja mam charakter? Mówi się, czy ja mam mocny charakter, słaby charakter, czy ulegam wpływom, czy jestem osobą, która sama decyduje o sobie. Tą inteligencję, jakby w rozumieniu inteligencji takiej poprzez intelekt, to jest jedna. Czy ja mam taką inteligencję też emocjonalną? Ta inteligencja emocjonalna to jest jedna z takich kompetencji miękkich. Czyli czy ja jestem w stanie wyczuć to, co na poziomie empatii odczuwają inne osoby? Czy mogę w jakiś sposób wyprzedzać pewnego rodzaju działania? To jest bardzo ważny czynnik, jeśli chodzi o kompetencje miękkie. I moje takie ogólne życiowe predyspozycje. No i w tym drugim sekcji mamy pasje, zainteresowania i hobby. Bo jeżeli moja praca jest moją pasją i moim hobby, to jest bardzo dobrze, ponieważ nie grożą nam zespoły wypalenia zawodowego. Ale jak we wszystkim potrzebujemy równowagi. To są też moje umiejętności, czyli dowody na to, co ja umiem i co potrafię. Gdzieś z poziomu wszystkich naszych dokumentów, które świadczą o tym, że w danej dyscyplinie jesteśmy bardzo dobrymi fachowcami. Ale też z poziomu duchowego, moje wartości, moje przekonania. Co ja myślę o miłości, o przyjaźni, co ja myślę o, jak ja rozumiem zależność w związku, czy taka zależność funkcjonuje, co ja rozumiem pod pojęciem zależność w pracy, jakim ja się kieruję przekonaniami. Pokolenie baby boomers, którego jestem przedstawicielem, traktuje pracę jako nie tyle źródło zarobkowania, ale taki sens życia. O tym mówią badania. Natomiast z poziomu przekonań mojego pokolenia nie wchodzi się w dyskusję z pracownikami wyższego szczebla. A odbiera się w jakiś sposób takie prawo. Dostosowałam tutaj uogólnienie, ale żeby pokazać Państwu też, jak bardzo taka, wchodzenie w taką interakcję, gdzie mam powiedzieć, nie jest utrudnione. No i ta ostatni prostokąt, w którym widzicie Państwo taką moje zaproszenie,
a mianowicie taką gotowość do zmiany. Czy chcesz dla siebie czegoś innego? Czy chcesz się tej postawy asertywnej nauczyć? Czy potrafisz ją dla siebie zdefiniować? Czego ty potrzebujesz, żeby do tego, czego ty potrzebujesz, żeby stać się osobą asertywną? Jak długo będziesz w szkole asertywności? Mam dla Państwa bardzo dobre wiadomości, a mianowicie do końca życia. Ponieważ my się nie uczymy, nie mamy takiej cechy, nie ma genu odpowiadającego za naszą asertywność, więc poczytuję sobie za zaszczyt, żeby powiedzieć Państwu, żebyście my się wspólnie tej sztuki, trudnej sztuki asertywności nauczyli. I jest ona jedną z wielu kompetencji bardzo przydatnych w życiu. Jednym z najważniejszych elementów jest zdiagnozowanie naszej granicy zachowań. Skoro pokazałam Państwu relacje, areny relacji, które mamy w szkole, tym czemu w szkole podlegamy, to jedna z najważniejszych informacji dla nas jest to, w jaki sposób są przekraczane granice naszych zachowań. Czy my jesteśmy w stanie sprawdzić, w jaki sposób ktoś oddziaływuje na nas w taki sposób, że odczuwamy niechęć, strach, frustrację? Ktoś w jaki sposób mówi do nas albo się zachowuje tak, że mimo, że nie chcemy, to mu ulegamy? To są też granice zachowań, tak one się nazywają, które trzymamy albo pozwalamy jej osobom trzecim przesuwać. Na początku są to, chciałabym Państwu przedstawić, zachowania agresywne. Te zachowania agresywne nacechowane są taką chęcią narzucenia nam swojej woli. To jest takie podporządkowywanie sobie innych. A co się rodzi w nas? Niechęć i chcemy za wszelką cenę pewnego rodzaju rewanżu, żeby zrównoważyły się te emocje, których w sobie nie chcemy. I na pewno mamy takie odczucie dyskomfortu. Następna grupa, też sprawdźcie z poziomu trzymania swoich granic. To są nasze zachowania uległe. Czegoś nie chcesz zrobić, a to robisz. Te zachowania uległe jakby z poziomu twojej woli wyzwalają w tobie złość i żal. W konsekwencji. Bo muszą być spełnione trzy warunki, żeby stać się osobą uległą w interakcji z drugą osobą. A mianowicie, jeżeli pomyślisz, że odmawiając koleżance lub koledze w pracy albo dyrektorowi, że w ten sposób możesz zostać odrzucony. Nie zrobię tego, panie dyrektorze. Słuchaj, nie zastąpię cię, mam inne plany. To jeżeli lękowo potęguje to w tobie poczucie lęku, to jest to lęk przed odrzuceniem. I takim gdzieś tam z tyłu, czy na ramieniu siedzi taki gremlin, który mówi: ojej, zrób to, bo tak naprawdę mogą o tobie źle pomyśleć. No i to tak się dzieje, że godzimy się na co się nie chcemy zgodzić, bo boimy się odrzucenia. Jeżeli jesteśmy perfekcjonistami, czyli mamy taki plan, działamy, robimy wszystko bardzo precyzyjnie, to dołożenie nam na liście naszych jeszcze jednego zadania czy dwóch, skoro jesteśmy obowiązkowym perfekcjonistą, to możemy sobie jeszcze coś za kogoś zrobić, chociaż tego tak bardzo nie chcemy. I trzecia komponenta, to znaczy, że czujemy się winni wobec tej osoby, dokładnie nie chcemy, żeby ona odczuwała dyskomfort. To, że my odczuwamy dyskomfort, właściwie nie ma dla nas aż takiego znaczenia w kontekście tego, co może odczuwać druga osoba. Jest bardzo dobra książka, którą Państwu polecam, Szantaż emocjonalny, Susan Forward. I teraz przechodzimy troszeczkę, przesuwamy ten obszar zachowań agresywnych i uległych, żebyście mogli go sobie zdefiniować i rozejrzeć się wokół, czy macie wokół siebie osoby, które agresywnie wobec Was się zachowują, czy ulegle, i czy sami jesteście czasami agresywni, czy ulegli. Bo takim następnym poziomem to jest poziom manipulacji. I teraz Susan Forward mówi o czterech takich postawach. Jeżeli na swojej drodze spotkasz tak zwanego prokuratora, to on ci zawsze powie, to jest twoja wina, że nie chcesz czegoś zrobić.
powinieneś to zrobić, nakazuję tobie, masz to zrobić, nie wyobrażam sobie, że tego nie zrobisz. To jest taka postawa, która jest agresywna, jednocześnie manipulacyjna. Natomiast odpowiedzią na to jest użycie zdania pojedynczego. Najczęściej nie tłumaczymy się i tylko to są takie krótkie informacje, które wybijają z tropu osobę, która z takiego poziomu prokuratora ciebie ocenia. To jest twoje zdanie o mnie. To jest twoje zdanie. I za każdym razem zadajcie sobie Państwo takie pytanie. Czy to, co ten człowiek mówi, to jest prawda o mnie? Jak ja siebie odbieram? Naprawdę. Nie w roli, tylko naprawdę, co o sobie myślę. Druga postawa manipulacyjna jest męczennik. Boże, nie zrobisz tego? Ojej, jak to jest możliwe, że tego nie zrobisz? I macie takiego męczennika, który daje wam do zrozumienia, że przez was cierpi. O Boże, coś strasznego. Dokładnie tak samo radzimy sobie, a mianowicie mówimy, to jest twój wybór. No jeżeli wybierasz cierpienie, jeżeli przy tym, że ja czegoś nie chcę zrobić, albo wycofuję się z czegoś, albo chcę zrobić w to miejsce coś innego dla siebie, to ten męczennik to jest jego wybór. Odmianą męczennika jest biczownik. Biczownik będzie karał siebie za to, że ty podejmujesz jakąś decyzję. Ile razy córki słyszały od swoich matek, ja przez ciebie to się wykończę. Tak? Albo, no czy ty naprawdę inaczej w życiu nie możesz? Przecież to mnie doprowadza do zawału serca. No i mamo, bardzo cię kocham, ale to jest twój wybór, jeśli tak odczuwasz. Trzeba do tego odwagi. No i czwarty. Ja nazywam to mąciciel, kusiciel. On zawsze dużo obiecuje. Jeśli ty za mnie coś zrobisz, słuchaj, jeżeli ty zastąpisz mnie, jeżeli ty zrobisz jakiś plan, coś poprawisz, jeżeli zostaniesz po godzinach, zajmiesz się moim kółkiem zainteresowań, to ja wtedy coś dla ciebie zrobię. No i zwykle kusiciele nie dotrzymują obietnicy, a wyegzekwowanie tego, żeby coś zrobić na waszą rzecz, będzie bardzo trudne, bo to jest taka postawa manipulacyjna. Bardzo ważny jest dobór słów, jeżeli chodzi o manipulacje, ale też takich postaw komunikacyjnych. Jeżeli słyszysz, że osoba, która ma do przekazania tobie jakiś komunikat, będzie ciebie krytykowała, to i ty poczujesz się pod wpływem tej krytyki zaatakowany, to nie jest to krytyka asertywna. Ponieważ masz taki objaw z ciała, że się chcesz skulić albo uciekać. Jeżeli masz jakiś taki w sobie, wygenerowałeś entuzjazm, a komuś ten entuzjazm twój nie pasuje, to jest, następuje takie gaszenie. Ale co ty tam, to nie jest wielka sprawa. Przezywanie, czyli jesteś beznadziejna, tak? Albo czy ty zawsze tak musisz? Stawianie diagnozy, wiem lepiej za ciebie. Bardziej przypisuje sobie taką siłę też mędrca, myśliciela, siłę sprawczą. Porównywanie Kasi z Basią. Kasia zrobiła to w taki, a nie inny sposób. Mam jedną radę dla Państwa, a mianowicie, jeżeli ktoś mówi do Was, że Kasia zrobiła to inaczej, to odpowiadamy, ja zrobiłam to równie dobrze. Bo czasami jest tak, że ktoś mówi, zrobiłeś to inaczej, a my odbieramy tę informację, że zrobiłem to źle. Nie, zrobiłem to po prostu inaczej. Trzeba nauczyć się też takiego zmiany sposobu myślenia o tym, co zrobiliśmy. Domyślanie się, czyli za nas ktoś się domyśla naszej intencji. Filtrowanie, czyli wybieramy z całego spektrum informacji, które udzieliła nam dana osoba. Tak? Miała zieloną bluzkę? Tak jakby ta informacja była najważniejsza. Radzenie. Teraz tak wchodzimy w buty ratownika. Nikt od nas nie chce rady, a my ze swojej strony mamy całe spektrum, całe recepty. Wypisujemy, jak ktoś powinien się zachować. I teraz uwaga. Jeżeli nawet radzimy drugiej osobie, to chciałabym, żebyście sobie przeanalizowali sytuację, kiedy radziliście jakiejś osobie określone zachowania albo określone wyjście z sytuacji. No i najczęściej jest tak, że nikt nie robi tego, co im zarekomendowaliśmy. Przekonywanie o racji. Słuchaj, posłuchaj mnie, ja mam rację. Ja się nie mylę. Czyli taką boską siłę, taką siłę jakby przypisujemy sobie boskie prawa. Tak jakby ktoś inny nie miał jakby możliwości zarekomendowania innego stanowiska albo innego podejścia do
tematu. Taka uprzejmość oficjalna. To jest coś takiego, taki niemy wzrok. Znaczy, jeśli wzrok może być niemy, ale coś takiego, że patrzymy, ale nie widzimy. Takie zdawkowe informacje. A my mamy bardzo coś jest dla nas bardzo emocjonalne. I to sprawia, że jest taki dysonans między naszym zaangażowaniem, a tym, co daje nam druga strona. To więcej czytamy z komunikacji niewerbalnej. Jeżeli ktoś podnosi nam jakąś ważną sprawę dla niego, a my mówimy, już przestań, to nie jest aż takie ważne. No co tak histeryzujesz? Czemu tak podchodzisz do tego tak emocjonalnie? No bo wtedy mam takie emocje. I też mam prawo do wyrażania swoich emocji. Jeżeli to nie jest klasyczna histeria, to znaczy, że mówienie mi, że mam nie czuć tego, co czuję w danym momencie, żalu, bólu, gniewu, ale też fascynacji, euforii, mam prawo do wyrażania swoich emocji. Moralizowanie. Znaczy z moralizowaniem to już nieraz na swojej drodze Państwo spotykali i wywyższanie się. Ja z poziomu mojego ego, mojego ja. W tym nacechowanym gotycznie, egocentrycznie świecie, takim trochę nawet narcystycznym, ten model takiego narcystycznej prezentacji, on jest szczególnie widoczny w świecie biznesu. Jak tak, jeżeli my budujemy swoją postawę asertywną, uczymy się jej, chcemy zobaczyć, jak na tym tle tych relacji międzyludzkich się zachowujemy, czy więcej w nas uległości, czy więcej właśnie agresji, asertywności, podlegamy manipulacjom, to zwróćcie uwagę Państwo na jedną rzecz. Czegoś będziemy oczekiwać od siebie, ale też będziemy w jakiś sposób oczekiwać od swoich uczniów. A żeby oczekiwać czegokolwiek od młodego człowieka, trzeba najpierw powiedzieć mu, czym tak naprawdę jest agresja, uległość i asertywność. Trzeba dla niego zdefiniować. I to jest absolutnie arena działań dydaktycznych, które ma do spełnienia nauczyciel. Można z tego zrobić taką piękną, klasyczną lekcję. Jest to mini wykład dotyczący uczniów, bo jak sprawdzacie Państwo, to uczniowie są zablokowani na mówienie o swoich emocjach. Z mojej pracy coachingowej, jeden z moich, to nawet trudno nazwać coachingiem, była to taka rozmowa, o którą poprosili mnie rodzice, z młodym człowiekiem, który identyfikował w sobie, nawet nie wiem, czy powiedzieć, ale takie dwie emocje. On mówił, że albo jest zestresowany, albo zresetowany. I nawet kiedy asystowałam mu w takich podpowiedziach, czuję gniew, czuję żal, próbowałam nawigować nazywaniem tych emocji, robił coraz bardziej okrągłe oczy. Kompletnie nie wiedział, o czym ja mówię. Dlatego ta funkcja taka dydaktyczna no jest tutaj niezbędna, żeby nasi uczniowie wiedzieli, szczególnie to dedykuję nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, żeby wiedzieli tak naprawdę, czego uczniów uczą, a w odniesieniu do tego, jakich zachowań od uczniów też lat późniejszych można oczekiwać. Tu będzie trochę łatwiej z nazywaniem uczuć, z rysowaniem, z pokazywaniem kolorami, że gniew to na przykład czarny, a radość to czerwony. Możecie też sformułować jakąś wspólną socjodramę, zagrać pewne scenki odmowy albo zgadzania się na pewne sytuacje. Też warto zaznaczyć, że uczniowie mogą przez mimikę pokazywać swoje emocje. Mogą być to ćwiczenia z lusterkami i ćwiczenia w grupach. One mają charakter integrujący, ale też pokazują, można jakąś pewną sytuację związaną z konfliktem. My możemy ten konflikt stworzyć albo dowiedzieć się od uczniów, czy mają jakąś konfliktową sytuację i jak tę sytuację konfliktową rozwiązać. I teraz mam propozycję dla nauczycieli klas 4-8. W związku z tym, że macie Państwo do czynienia z pokoleniem online, czyli tym, które nie artykułuje swoich emocji za dobrze, więc mam takie ćwiczenie, które nazywam ćwiczeniem kreatywnym. Ja też je stosuję, jeżeli po raz pierwszy widzę się też ze studentami na ćwiczenia kreatywności albo na podstawach pracy coachingowej, więc ja tutaj sobie robię takie ćwiczenie z nimi, ale też robią je ze swoimi córkami. Pytamy uczniów o to, jakim miastem jesteś, książką, piosenką, zwierzęciem, kolorem, z kim się identyfikujesz z przestrzeni publicznej. Tu nawet można zmienić płeć.
I teraz uczniowie wybierają konkretną postać i piszą, jakie trzy cechy przypisują temu wyborowi. I teraz okazuje się, że po tych cech będziecie mieli 18 różnych cech, które zostały przez ucznia wybrane, które opisują jego. No i tu jest całe pole do popisu w tym momencie, żeby nauczyciele sprawdzili, czy wiąże to się z jakimiś emocjami ucznia, zadali te pytania. No i to słynne pytanie, czego dowiedziałeś się o sobie. Jeżeli uczniowie potrafią taką wiwisekcję na podstawie tych 18 określeń dotyczących siebie wysnuć, to jesteśmy na dobrej drodze do zadania pytania. Gdy jesteś, no i tutaj mamy nazwane uczucie, to jak to okazujesz? No i kogo prosisz lub nie prosisz o trudną sytuację w swoim życiu. Wracamy do tego modelu nauczyciela asertywnego w relacji z uczniem. Szanowni Państwo, macie takie trzy sytuacje, w których krytykujecie ucznia. Słowo krytyka nie jest złe, ono jest nacechowane w języku polskim, że ono jest złe. No takie jest. Krytykowanie ucznia przez nauczyciela w kontekście asertywnej krytyki, odmawianie uczniom w kontekście asertywnej odmowy oraz, no rzadziej to się zdarza, ale też ulegamy krytyce, którą formułują uczniowie. Niektórzy nie mają żadnych oporów, żeby nauczycielowi powiedzieć, co o nim myślą. W skrajnych wypadkach no, jest to bardzo mocne i bardzo przejmujące, natomiast jakby systemu do przeciwdziałania takiemu zachowaniu uczniów no, trzeba by się bardzo dobrze dopracować. I teraz jak krytykujemy ucznia? Szanowni Państwo, my się odnosimy tylko i wyłącznie do faktu, do tego, co się wydarzyło. Oceniamy fakt, że ktoś coś zrobił lub nie zrobił, przyniósł, nie przyniósł, zaangażował się, nie zaangażował. Oceniamy fakt. Pokazujemy, jakie my mamy nastawienie do tego, że coś nie zostało lub zostało zrobione. Wyrażamy oczekiwania dotyczące zachowania, czego będziemy oczekiwać od ucznia, ale nie bójmy się określeń. Martwię się, ale także oburza mnie, nazywajmy to. Nie podoba mi się, czuję się tym zawiedziony. Pokazujmy tę przestrzeń, tak, w której identyfikują się w kontekście zachowań ucznia nasze emocje. Jak przekazywać krytyczne uwagi, czyli z serii nikt nie lubi być krytykowany. Przechodzimy jakby poziom wyżej. Skoro mamy takie możliwości, o których mówiłam chwilę wcześniej, to poszerzamy spektrum naszych możliwości. Wypowiadamy zarzuty bezpośrednio do osoby zainteresowanej i tylko w cztery oczy. No i teraz jak to przenieść na grunt szkolny, gdzie mamy uczniów i co my mamy w zasadzie zrobić? Czy mamy od razu powiedzieć, czy nie? Istnieje też taka obawa, że jak my poprosimy ucznia, żeby został i przekażemy nam nasze uwagi, to zamykamy się z tym uczniem sam na sam. Te warunki... Tutaj, jeżeli to jest asertywna informacja, to my nie musimy się z tym uczniem spotykać sam na sam. Natomiast w cztery oczy, taki kontakt w cztery oczy buduje pewnego rodzaju intymność, ale rozumianą jako odsłonięcie swojej faktu i emocji przez nauczyciela oraz oczekiwań. I w taki sposób rozmowę z uczniem, żeby nawiązywać z nim kontakt wzrokowy, co jest bardzo ważne dla takiej interakcji face to face. No i nie porównuję tego zachowania, które krytykuję z innymi, bo jest to bardzo poniżające. I wtedy uczeń czuje się bardzo atakowany. Wypowiadaj zarzuty jak najszybciej po fakcie. I na jednej z prelekcji zwrócono mi uwagę, że dlaczego Rzymianie liczyli do 10, zanim w tych emocjach oni byli tacy, w takim afekcie byli. Więc nie szukali wtedy rozwiązań, nie odnosili się wtedy, bo byli rozemocjonowani. To już należy decyzja też do Państwa, czy to jest taki moment, w którym musimy wziąć parę głębokich oddechów i powiedzieć, słuchaj Kasiu, chcę z Tobą przez chwilę porozmawiać, ale chciałabym w tej chwili w jakiś sposób do tego odnieść się. Nawet możemy powiedzieć, opanować emocje, uspokoić.
I teraz, gdy kolejna kategoria, gdy rozmówca przyjął zarzut do wiadomości, nie powtarzaj tego, bo taka, ja to nazywam, zdarta płyta upokorzeń, tak? Która wracamy, jak już zostały rzeczy powiedziane, tak? Spóźniasz się, nie odrabiasz lekcji, tak? Nie można na ciebie w jakiś tam sposób liczyć, bo zadeklarowałeś pomoc przy jakiejś akademii, czy różne rzeczy mogą nas, na różnych płaszczyznach my możemy tutaj próbować się skomunikować z uczniami, ale nie powtarzamy zarzutu. Im częściej będziemy go powtarzać, tym jest mniej słyszany. I krytykujemy tylko to zachowanie, które można zmienić. I dlatego to jest ważne, ponieważ w szkole mamy uczniów z nadpobudliwych, uczniów z Aspergerem, mamy uczniów, którzy mają zdiagnozowane różnego rodzaju problemy psychologiczne, czasami też somatyczne, więc postarajmy się jakby nałożyć sobie taką, żeby nam przyświecała taka dewiza, że zawsze sprawdzamy, czy może uczeń to skorygować. W sytuacjach dramatycznych, tutaj absolutnie poprosimy o wsparcie psychologów, mentorów, dyrekcji, rodziców, żeby móc znaleźć opus moderandi do tego, żeby z takim uczniem postępować. No i to są mistrzowie grymasu, którzy całą twarzą dadzą do zrozumienia, że są niezadowoleni, tak jakby zjadali coś kwaśnego, przysłowiową cytrynę. Naraz wypowiadamy tylko jeden zarzut. Kumulowanie zarzutów denerwuje. Ja potem Państwu powiem o takiej metodzie klaryfikacji, ale teraz zwróćcie uwagę na to, że jak zasypiecie kogoś ilością zarzutów, to nic się nie usłyszy. Dlatego wybierasz jeden, ten, jakby to co w zachowaniu, co można zmienić, ale też trzeba sprawdzić, zbadać, czy jeżeli uczeń zmieni to jedno zachowanie, to być może następne ulegną też zmianie. Jak przyjmować krytykę? Kolejny stopień jakby odnajdowania się w świecie technik asertywnych, a mianowicie na tym triadzie nauczyciel, rodzic, dyrekcja. My możemy być krytykowani przez innego nauczyciela, możemy być krytykowani przez rodzica i przez dyrekcję. Ja mam taki abstrakt, też z osobistych doświadczeń, ale też z literatury, i jedno jest pewne, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, nie uciekanie, nie wzdychanie, już pozwala rozmówcy na to, że na takie przeświadczenie o tym, że to do nas dociera. Redukuje trochę tą orację, którą mają, jeżeli chodzi o krytykę, do wygłoszenia. Czyli nawiązujemy kontakt wzrokowy. Drugie, staraj się zrozumieć. Ale ja bym dodała tu jeszcze takie usłyszeć, tak? Co kryje się pod tym, co ta osoba, która nas krytykuje, mówi. Jeżeli założysz, że ta osoba jest wrogo nastawiona do ciebie, to nie będziesz słuchać. Jeżeli to jest treść naddana, nie lubi mnie, nie szanuje mnie, bez przerwy się do mnie czegoś czepia, to jeżeli ta płyta będzie się odtwarzała w waszej głowie, no, nie usłyszycie tego komunikatu, o który tak naprawdę chodzi i do którego będziecie mogli się odnieść. Też nie zmieniaj tematu, porozmawiamy później, przestań, to nie jest istotne, bo dla rozmówcy to jest w tym momencie ważne. No i dla przeciwwagi, jeśli ty mnie krytykujesz, ja skrytykuję ciebie, nie? To nie jest metoda. To jest rodzaj manipulowania emocjami, tym, co ma nam do powiedzenia druga osoba, ale tak naprawdę nie krytykuj drugiej osoby, kiedy jesteś przez nią krytykowana. Odbierasz sobie potężny oręż zrozumienia. Ile razy słyszeliście Państwo, że jesteście przewrażliwieni na swoim punkcie, na punkcie swojej pracy, na punkcie tego, że ktoś coś Wam mówi, że to jest taka Wasza wrażliwość, ktoś tak w ten czuły punkt uderza? Jeżeli tak jest, to możesz potwierdzić, że jesteś osobą wrażliwą, bo to nie jest coś złego być osobą wrażliwą. Wielcy myśliciele, kreatorzy byli osobami wrażliwymi, tworzyli nową rzeczywistość, więc jestem wrażliwy. I teraz, ale to nie wpływa na to, tak, że słucham tej drugiej osoby. Niektórzy mają taką tendencję, że w momencie, w którym są krytykowani, wchodzą w buty Stańczyka.
To nazywamy, że błaznują, tak? Dowcipkują. Nie róbmy tego, ponieważ maskujemy wtedy swój gniew, a to jest wymierzone przeciwko nam. I to nie jest tak, że na chwilę redukujemy tylko to, co ta druga osoba nam powiedziała, ale tak naprawdę te emocje, które się w nas wyzwalają pod wpływem krytyki, zawoalowane błaznowaniem albo dowcipkowaniem, nie służą nam. Nas oddalają od konsensusu. Nie przypisuj rozmówcy tego, co nie powiedział. Mówimy czasami, powiedziałaś to, powiedziałeś to. Dlaczego? Bo myśmy to usłyszeli w głowie. A rozmówca mówi, ja nie mam takiej, nie mówię do ciebie w ten sposób. A mówimy, jak to? Przecież ja to słyszałem. Dlaczego? Bo w naszej głowie odpalił się ten program, odpaliła się ta płyta, że usłyszeliśmy dokładnie ten zarzut, który nawet nie padł. I teraz bardzo ważny jest moment, to znaczy, czy my milczymy? Tak, no jest to taka metoda, że my wysłuchamy tej krytyki, ale ważne jest, żeby dać do zrozumienia, że rozumiem, co do mnie mówisz. Wiem, jaki to jest zarzut. I teraz ja nawet odetchnęłam w tym momencie, ponieważ jeżeli napisałam takie zdanie, daj sobie czas na uspokojenie się i uporządkowanie myśli, to nie ma nic lepszego dla nas, kiedy zaaspirujemy możliwie dużo powietrza, przytrzymamy je, delikatnie wypuścimy i tak naprawdę jest to czas zebrania przez nas myśli. Jakby, żeby poszła konstruktywna odpowiedź, my biologicznie, czyli natlenieni, możemy wtedy dopiero zacząć odpowiadać. Proponuję Państwu w tej chwili takie wybrane techniki w komunikacji asertywnej. Te dwie bardzo miłe koleżanki, które się w tym slajdzie spotkały, widzę, że wiodą bardzo ciekawą dysputę. Każda jest zajęta sobą. I to o to mnie zawsze wszyscy pytają, bo jeżeli mówimy o asertywności, to taki w obiegowej opinii to jest umiejętność mówienia nie. I teraz jak to wygląda w takiej asertywnej odmowie? W tej duecie nauczyciel-uczeń. Uwaga, mówisz nie. I informujesz tego proszącego o decyzji, że czegoś nie zrobisz. Podajesz prawdziwy powód odmowy, ale jedno jest pewne. Nie usprawiedliwiasz się, ani też nie przesuwasz tego w stronę pretensji, bo ty tak zawsze nie usprawiedliwiasz się. Dlatego potrzebne nam są zdania pojedyncze, nierozwinięte, żeby tę odmowę możliwie precyzyjnie, syntetycznie dostosować do tego, przed jakim wyzwaniem stajemy. No i teraz dodałam jeszcze zmiękczenia, które czynią naszą odmowę mniej bolesną. Ja zwykle mówię, powiedz je tylko raz, bo to wejdziemy na ten poziom przepraszania. Jakie są rodzaje zmiękczeń w odmowie? Możesz powiedzieć przykro mi, ale jest to przejaw naszej empatii, czyli naszego współodczuwania, bo znamy jakby ten poziom naszej reaktywności. Lubię ciebie, cenię, szanuję. Dlatego, że niektórzy mają taką nadwrażliwość w sobie, że jeżeli ty mi odmawiasz, to znaczy, że ja jestem zły, niedobry, nieinteligentny, nie zasługuję na to, żeby coś zrobić. A to jakby odmowa nie oznacza nie lubię cię, nie szanuję, czy mniej cię szanuję. Jest mi trudno. Przyznajemy się jakby z tego ale to też jest jakby z poziomu zaufania, którym obdarowujemy drugą osobę, że się tak w takiej sytuacji jest mi trudno to przekazać, a robię to, bo tak czuję, bo to jest dla mnie dobre. No i wtedy, kiedy już naprawdę wiecie, że osoba może się naszą odmową poczuć skrzywdzona, to stosujemy taką metodę, która nazywa się metodą uprzedzania. Słuchaj, to jest ważne, co chcę ci zakomunikować. Możesz rozszerzyć tę informację, zanim powiesz to słowo nie. Dla osób szczególnie uwrażliwionych, szanowni państwo, ta informacja, że chcę z tobą porozmawiać, to jest dla mnie ważne, takie uprzedzenie, ono znajdzie swoje odzwierciedlenie. Dlaczego? No bo to jest wrażliwa, po prostu wrażliwa osoba. Teraz mamy kolejną supermenkę, bo nauczycielek jest nas więcej. W relacjach nauczyciel i rodzice uczniów.
Trochę się zastanawiałam, czy zaprezentować tu technikę jiu-jitsu, bo nie jesteśmy na uczelni wychowania fizycznego, czy akademii wychowania fizycznego, ani w jakimś klubie sportowym, który trenuje jiu-jitsu. Ale jest to ważna technika w asertywnych zachowaniach, ponieważ ona opiera się na sile naszego spokoju. Jeśli nie umiesz, czyli po raz pierwszy będziesz starać się odwoływać do siły swojego spokoju, to i taka podstawowa zasada, która mnie przyświeca, ja nie traktuję tej osoby, która wchodzi w interakcję ze mną, w momencie, kiedy czeka mnie odmowa, albo przysłuchuje się, jeszcze nie podjęłam decyzji, albo ktoś mnie atakuje, to znaczy nie przypisuję jej wrogiej intencji. Ja zawsze sobie myślę, że ta osoba pobudziła się, ma takie, namnożyło jej się tych emocji i ja w tym momencie mówię, że ta osoba nie jest mną. Ona ma prawo do takiego przeżywania, a ja opieram to na sile mojego spokoju. Nie przeciwstawiam się jej, nie odpycham, nie robię takich, nie robię wtrętów, wtrąceń do tego, co ona mówi. Nie reaguję od razu, pozwalam jej się wygadać. I teraz, co tak naprawdę mogę zrobić? Ja tu napisałam nic. I to nic nie oznacza, że po prostu odwracam się plecami, tylko jakby nie ingeruję w tę treść, którą usłyszałam. Mogę się z czymś zgodzić lub nie, ale będzie to na pewnego rodzaju wyciszeniu. Mogę powiedzieć, zastanowię się nad tym. To ciekawe, co do mnie mówisz. Nigdy tak o tym wcześniej nie myślałem, nie myślałam. Dlaczego tak robię? Bo ja bronię własnych interesów, swojej granicy, która jest też pewną granicą intymności, którą taka mocna, ekspresywna krytyka, na przykład krytyka, czy coś, co mnie boli, coś, co ma na mnie oddziaływać, mam taką możliwość. No jest na słonie. No wyobraźcie sobie takiego małego, zabawnego słonika, ale też rosłe zwierzę. I teraz tego uczą też mówców. Mówią o tym, że wyobraź sobie, że masz na samogłoskach budować swój spokój. To właśnie przy tej metodzie bądź słoniem spróbuj przy odpowiedzi przeciągać samogłoski. Parafrazować, dopytywać, gdy coś jest niezrozumiałe. Parafrazowanie, czyli czy ja dobrze myślę, że ty. Doprowadzać do takiej sytuacji, w której zwalnia wszystko. Ta przestrzeń robi się taką przestrzenią wolniejszą. Ja zachęcam Państwa do treningu, natomiast jeżeli będziecie tego próbować po raz pierwszy albo na niwie przyjaciół albo rodziny, to wszyscy powiedzą, że ty jesteś taki spowolniały. Bo to może, bo wtedy możecie to usłyszeć. Ale naturalne zwolnienie tempa powoduje zwiększenie własnego potencjału, takiej mocy, bo to też przez to musimy nabierać więcej powietrza. Bardzo głęboko wierzę też w siłę naszego oddechu. Jedną z metod jest też zdarta płyta. Nie zmienię decyzji. Czyli mamy taką przez nie, czyli to, o czym mówiliśmy, nie zmienię decyzji. Rozumiem, że dla Państwa, Pani, Pana to jest to ważne, ale nie zmienię decyzji. Powtarzamy jedno zdanie. I teraz macie Państwo, musicie się też przygotować na to, że ta osoba będzie zniecierpliwiona. No ale tak jest przy zdartej płycie. Po prostu powtarzając, ale jest to element asertywnej komunikacji. Wykorzystujemy sobie technikę, którą jest zdarta płyta. Tak naprawdę wykorzystujemy swoje prawa do mówienia tego, jak czujemy i czego oczekujemy. I powtarzamy to. Nie nadbudowujemy, nie zmieniamy, nie dokładamy innych treści, tylko robimy cały czas coś jednego. Teraz tak, pokazujemy konsekwencje. Tu nawet pokusiłam się o takie zdanie tolerowania agresywnej postawy syna, córki, to danie przyzwolenia na zło. Czy chcecie Państwo, bym akceptowała zło i tym samym uznała, że zło jest dobre. Bo czasami, ale to oczywiście mówimy wszystko wolno,
na takim pewnym spowolnieniu, z wyraźnym nacechowaniem samogłosek. I teraz zobaczycie, jaki będzie oddźwięk drugiej strony, bo może się okazać, że doprowadzimy tym do jeszcze większej eskalacji, ale stosując właśnie to przekazywanie konsekwencji, wykorzystując właśnie metodę jiu-jitsu albo słonia, albo zmiękczając zachowanie po drugiej stronie, możemy liczyć na inny rezultat. Kiedy się zacietrzewimy, kiedy doprowadzimy do bardzo silnych tarcia emocjonalnego, tam absolutnie nie będziemy albo w postawie agresywnej, albo w postawie uległej. Dobrze, to ja już tak przyznaję Państwu rację. W sensie takim nie czuję tego, a przyznaję rację. Albo agresywną. Czego Państwo ode mnie oczekujecie? Metoda SUP. Spostrzeżenie, uczucie, potrzeba, prośba. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest też to, co odnosi się do faktów i interpretacji. Czyli my mówimy tak. Nie dajecie mi Państwo dojść do słowa. Na przykład wyobraźcie sobie hipotetyczną radę spotkanie z rodzicami. Czyli fakt, uczucie. Czuję, że mamy nierówne szanse. Nie musisz dodawać, jestem zagrożona, czuję się zagrożona, niezrozumiana, niedoceniana i tak dalej. Po prostu czuję, że mam nierówne szanse. Chcę wypowiedzieć się bezpiecznie w waszym gronie. Proszę o 5 minut, tak? Proszę mi po prostu nie przerywać. Niektórzy ściągają zegarek właśnie i kładą na biurku, co jest takim emanacją tej naszej decyzyjności w tym momencie. No i teraz kolejna technika to jest pokazywanie niezgodności. Coś ustaliliśmy poprzednio i teraz przychodzi moment weryfikacji. I zamiast wściekać się, że czegoś tego efektu nie ma, nie uzyskaliśmy tego, na czym nam bardzo zależało, zostawiamy swojego rozmówcę, robimy mu taką przestrzeń do tego, żeby odpowiedział, że w kontekście, na przykład biorąc pod uwagę przykład, który mam, na ostatnim spotkaniu ustaliliśmy, że każdy z Państwa zadeklaruje drobną pomoc w szkole. Teraz milczycie, czy to coś znaczy? No i możecie usłyszeć, znaczy, jesteśmy zarobieni i tak dalej. I teraz możecie jakby cofnąć się do wszystkiego tego, co Państwu powiedziałam i zastosować jedną z technik. Znaki rozpoznawcze, to znaczy jest to też technika, gdy mówię, proszę, słuchaj, nie przerywaj. Czyli to jest już taki moment, w którym my sygnalizujemy rozmówcy, jakiego rodzaju komunikacja nas interesuje i jakie zasady komunikacji są pożądane. Czyli ja chcę móc swobodnie się wypowiedzieć i dopiero kiedy dokończę wątek, tak, ty możesz oddziaływać, wejść ze mną w jakąś interakcję, tak, odpowiedzieć na to, co zostało przeze mnie powiedziane. Dlaczego tak to jest też ważne, żeby ustalić? Ponieważ no, mamy taką tendencję do przerywania osobą. Tak. Często nawet nie dzieje to się face to face, tylko na przykład podczas rozmowy telefonicznej, bo jest nam łatwiej, bo tej osoby nie widzimy. I teraz taka uniwersalna prawda, bo to jest taka przestrzeń, żebym Państwu powiedziała o informacji zwrotnej. Ona jest podobna do SUP. Natomiast ona jest właśnie pewną zasadą uniwersalną, jeśli chodzi o taki feedback zwany informacją zwrotną. Ona ocenia i to jest uniwersalna metoda dotycząca życia zawodowego, rodzinnego, to jest do naszego biznesu, szkół, zawsze możemy ją zastosować. Fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania. I tu na przykładzie takiej rozmowy z dyrektorem szkoły, czyli dyrektor, panie dyrektorze, to kolejne zadanie, które kieruje pan do mnie, bo na przykład ktoś jest perfekcyjny albo ma w sobie coś z pracoholika, można mu dorzucić parę rzeczy jeszcze. I teraz jak nie musimy mówić, że jesteśmy pogrążeni, rozżaleni, jesteśmy wrogo nastawieni, jesteśmy sfrustrowani, po prostu nazywamy to, jest mi z tym źle. Jeśli będę miała tyle do zrobienia, czyli pokazujemy konsekwencje, to tak naprawdę nie będę w stanie wywiązać się z tego, co mam do zrobienia dobrze. I oczekiwania. Podjęłam się zadań, pisania protokołów, dodatkowych dyżurów. Proszę, aby to zadanie wykonał ktoś inny. I teraz, szanowni Państwo, rzadko to robimy, bo my się obawiamy, co powie dyrektor. Ale wyobraźcie sobie, jeśli powiecie to pierwszy raz.
Ja miałam taką klientkę, która czuła się w obowiązku zabawiania wszystkich w pokoju nauczycielskim i też trenowała się w asertywności. Pierwsza rozmowa, którą musiała odbyć, to była rozmowa z dyrektorem. Powiedziała, że miała wszystkie objawy somatyczne, łącznie z tym, że pociły jej się ręce i że miała rozgrzane policzki, ale zrobiła to. No i dyrektor powiedział: okej. Okay. No i to wtedy świętowałyśmy ten pierwszy poziom asertywności. Nawet mi powiedziała: wiesz, nie spodziewałam się tego, że to zadziała. Robiłam to, bo mi kazałaś. Także byłam demiurgiem w pewnym momencie. Kazałam coś zrobić, zostało zrobione i świętowałyśmy razem. Co do fundamentów asertywności, na pewno dobry kontakt wzrokowy, naturalny głos, otwarta postawa, używane słownictwo, nienacechowane negatywnie. Spokój i opanowanie. I teraz zobaczycie Państwo moją fotkę ze szkoleń, które pokazuje jakby tę postawę otwartości. Ona jest trochę steatralizowana, ale mniej więcej tak to ma wyglądać. Nie musimy się niesamowicie uśmiechać, ale taki przyjazny wygląd, żebyśmy zaprezentowali. Zachęcam Państwa do lektury Marshalla Rosenberga Porozumienia bez przemocy. To jest takie stwierdzenie, w którym ja jestem ok, czyli jestem w porządku i ty też jesteś w porządku. Marshall Rosenberg, właśnie twórca Porozumienia bez przemocy, pokazuje, że jeżeli jesteśmy przyjaźni, a żyrafa ma taką strasznie długą szyję, więc widzi wszystko z dużej perspektywy. W kontekście tej agresywnej postawy, on ją porównuje z szakalem. Myślę, że taka lektura pokaże Państwu, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy uczymy się dopiero asertywności. Zachęcam do tego, żeby dużo czasu poświęcić żyrafie, czyli budowania takiej postawy w pewien sposób łagodności też dla otoczenia, bycia zasadniczym, ale też zrozumienia, jakie są treści ukryte i treści potrzeby drugiej osoby, bo one zawsze są w jakiś sposób kamuflowane. Techniki aktywnego słuchania, bez których nie możemy mówić o budowaniu postawy asertywnej. Bo tak naprawdę postawa asertywna to jest siostra komunikacji. Dlatego podczas mojej dzisiejszej prezentacji komunikacja i asertywność splatały się ze sobą, tworzyły taki warkocz, który dopiero, jeżeli go spleciemy razem, możemy oczekiwać, czy estymować, że to, co zrobimy, będzie dla nas korzystne. Ja teraz na tej triadzie nauczyciel i dyrekcja, czyli ja w kontakcie z moim kolegą i ja w kontakcie z dyrektorem, także ja w kontakcie z rodzicem, ale tu się skupiam na tej triadzie nauczyciel, dyrekcja. Jest jedna z metod, która, to znaczy komunikacyjna to nie jest metoda, tylko to jest sposób, w jaki my reagujemy na to, co ktoś mówi, czyli o ile cię dobrze rozumiem, czyli ja się upewniam, czy ja dobrze rozumiem to, co ta osoba powiedziała, jakie ona ma intencje. Chodzi tobie o to, że powtarzam to, co ta osoba do mnie powiedziała, bo często zdarza się, że mówię, ale w ogóle mi o to nie chodzi. Ja nie wiem, nie, ja rozumiem to inaczej. Z tego, co mówisz, rozumiem, że... Nie, w ogóle tak nie myślę. I czy chcesz powiedzieć, że... Bo to może być tak, czy chcesz powiedzieć, że nie weźmiesz też dodatkowych zajęć? Nie, w ogóle tego nie chcę powiedzieć. Chcę się tylko wypowiedzieć, że jestem sfrustrowana, że te zajęcia mam do wzięcia. Tak? Czyli wysłuchaj tego i to się nazywa parafrazowanie. I potwierdzenie to bardzo rozmówcy pomaga, bo on mówi: rozumiem cię, tak, tak. Jakby ćwicząc je jeszcze w postawie otwartości, w tych gestach, w przyjazności, to tak, tak. Tak, oczywiście, rozumiem. To wspiera naszego rozmówcę. Ta słynna klaryfikacja. I to jest szczególnie metoda, którą polecam w relacjach z rodzicami. Kiedy nauczyciel jest poddany takiej presji i padają zarzuty na różnych nauczycieli, na przykład, bo jest wychowawcą i te słynne sprawy z katechetą, z katechetką, z WF-istą, z matematykiem, z fizykiem, z chemikiem. Jako polonistka zbierałam, nie o polonistach, bo o sobie nic nie słyszałam, ale o moich kolegach, co oni zawinili. I w tym natłoku, no bo daje się tę przestrzeń rodzicom, żeby oni mogli się wypowiedzieć, w tym natłoku tych informacji
Ja spróbowałam je segregować i na wszystkie odpowiadać. A dziś zrobiłabym to po prostu inaczej. Dziś zastosowałabym taką technikę, która ze spraw podjętych przez Państwa jest w tym momencie najważniejsza. O czym będziemy rozmawiać? Oni już sami muszą zdecydować, co jest najważniejsze. Bo przy klaryfikacji też jest tak, że to, co najważniejsze, jeżeli się rozwiąże, to być może poboczne rzeczy rozwiążą się same. I czwarty element to jest odzwierciedlenie. I teraz, jeżeli ktoś jest rozgrzany do czerwoności, tak? Widzicie, że on po prostu ledwo oddycha i w ogóle jest taki cały w emocjach, to powiedz mu, uwaga, zdaje się albo widzę, że jest pan rozgniewany. Ja? Nie jestem rozgniewany, w ogóle nie jestem rozgniewany. Ale już danie tego sygnału, że ja to widzę, bardzo pomaga, wyciszysz emocje i właściwie to też jest wyimek do naszej postawy też, a do zastosowania technik asertywnych, bo to już nam pozwala tę drugą osobę trochę stonizować. Wygląda na to, że cię rozzłościłam. Nie, nie rozzłościłaś mnie. Ale jak usłyszysz, że ta osoba to widzi, to już tak opadasz z takich emocji, no bo wydaje ci się, że świetnie się maskujesz albo, że ktoś tego nie widzi. Warto pokazać, że to się widzi, mało tego, że czasami się czuje. Te cztery ważne komunikacyjne aspekty, szczególnie Państwu w budowaniu postawy asertywnej z wykorzystywaniem technik asertywnych, Państwu rekomenduję. Zbliżamy się powolutku do końca. Jednym z najważniejszych aspektów asertywności są tak zwane nasze osobiste prawa asertywne. Pierwsze prawo, które jakby otwiera całą przestrzeń do bycia sobą, to jest prawo, które mówi o tym, że masz prawo robienia tego, czego chcesz, dopóki nie rani to innej osoby. Czyli jeśli twoje intencje są czyste, jeśli ty uznajesz swoje granice i granice tej osoby, masz prawo do zachowania swojej godności przez asertywne zachowanie, nawet jeśli rani to inną osobę, dopóki twoje intencje są czyste. To znaczy, nie może być tak, że represywne traktowanie ciebie, tobie umniejsza, a druga osoba o tym nie wie. Nasza reakcja to jest taki mechanizm, w którym my pokazujemy drugiej osobie, wyznaczając granicę, że hola, uważaj, jeżeli tak to postrzegasz, to ja to widzę i na to nie pozwalam. Czwarte prawo, masz prawo do przedstawiania swoich próśb, dopóty liczysz się z tym, że ktoś może tobie odmówić. No i działa to w taki sposób, że prosisz kogoś o pomoc, a ten ktoś odmawia, to mówi, zawsze mi pomagałeś, a teraz nie. No teraz jest inaczej. Teraz mam prawo do odmowy. Ty też masz prawo do odmowy. Czwarte, masz prawo przedyskutować sprawy z drugą osobą i wyjaśnić. I teraz najważniejsze, jeśli ty zrozumiesz, co mówi do ciebie osoba, czyli chciałabym tego, tak to widzę, słuchaj, czy mógłbyś, czy mogłabyś, to jeżeli ta osoba powie, rozumiem, co do mnie mówisz, bo wszystko literalnie zostało wyjaśnione, ona nie musi się na to zgodzić. My, przez sam fakt, że ktoś się zgadza, mamy imperatyw, przymus do tego, żeby coś zrobić, zrozumieć, nie oznacza zgodzić się. I piąte, masz prawo do korzystania ze swoich praw. I tak jak w zachowaniu uległym respektujesz prawa innych osób, a swoje minimalizujesz albo kompletnie depczesz, jak przy przejawach agresywności czyjeś prawa są wyżej niż twoje prawa, tak w prawach asertywnych każda ze stron ma je równe. Dlatego zachęcam do tego, żeby osobiste prawa asertywne wprowadzać w życie. Wtedy poczujemy taką lekkość i wtedy tak naprawdę będziemy spójni, ponieważ nasza spójność osobista polega na tym, że zarówno nasze myśli, to co mówimy, nasze emocje są takie same, nie udajemy nikogo. Mój ulubiony autor Nathaniel Branden, bardzo lubię ten cytat, a mianowicie, pozwólcie Państwo, że go odczytam. W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego, bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach, niż szacunek, którym darzy on samego siebie. Czego Państwu życzę z całego serca.
asertywność jest sztuką, sztuką, w której możemy się szkolić do końca życia, a jak powiedział Eufrat z Efezu, jedyną stołą jest zmienna, czyli będziemy szli tą drogą, drogą asertywności. Bardzo dziękuję za uwagę. Pani Dorota Nowocień, moim i Państwa gościem, dziękujemy za piękną prezentację, ale jeszcze kilka pytań, Pani Doroto. Chętnie na nie odpowiem. Spróbujmy postawić wykrzykniki, czy może jakieś zaznaczyć pewne ważne miejsca. Pierwsze, o co miałem Panią zapytać, oglądając ten materiał, to takie pytanie, po czym Pani pozna, że jestem asertywny, jeśli jestem? Będę się bardzo dobrze czuła w Pana towarzystwie. Nie będę miała takiego poczucia, że jestem pod presją, że wymaga Pan ode mnie zachowań, które są w sprzeczności ze mną, że nie ulegam tej presji. Po prostu czuję się komfortowo. A to, co my tak bardzo zaniedbujemy, to jest właśnie nasze ciało, bo ciało nam mówi o tym tak naprawdę, czy czujemy się komfortowo, czy to jest nasza przestrzeń, czy ktoś te nasze granice przesuwa. Tylko bardzo często. Bardzo często to ignorujemy, te komunikaty. Pani Doroto, z tego co pamiętam, 20 lat temu słowo asertywność pojawiało się w przestrzeni publicznej, ale 10 lat wcześniej, czyli 30 lat temu, ciężko było spotkać się z tym słowem. Czy od jakiegoś czasu możemy mówić o pewnej modzie na asertywność? Tak, ja się zgadzam z tą koncepcją, że jest pewna moda na asertywność, ale ona wiąże się, drodzy nauczyciele, również z tym, że dopiero od niedawna, od lat 90. mówimy o czymś, co się nazywa kompetencje miękkie. Tak? Bo do tej pory każdy z nas legitymował się jakimś dyplomem, który w sposób taki jednoznaczny określał, jesteś magistrem, jesteś inżynierem. Natomiast i dla pracodawcy tak naprawdę nie miało znaczenia, kogo tak wybiera. Lata 90. pokazały, że mimo posiadania tych samych umiejętności, tak, brakuje czegoś, co my nazywamy kompetencjami miękkimi. I jedną z najważniejszych kompetencji miękkich jest budowanie relacji interpersonalnych. O tym się nie mówi w szkole, tego się nie uczy. A z tego wynika nasza postawa asertywna i trzymanie granic. I dlatego mówimy o tym, że zrodziła się moda na asertywność, ponieważ ta kompetencja miękka we współczesnym świecie gospodarki wolnorynkowej, bardzo silnej konkurencyjności, technokratyzacji naszego życia, nowych technologii, sprawia, że my jako ludzie czymś się musimy wyróżniać. No i te relacje interpersonalne stanowią ten wyznacznik, czy my możemy budować zespoły, jak my zarządzamy czasem, czy potrafimy być liderami, liderami również w swojej rodzinie. To też jest bardzo ważny moment. Pani Doroto, jedni uczą się szybciej, inni uczą się wolniej. Czy my potrafimy wyodrębnić jakieś przeszkody w nabywaniu asertywności? Co blokuje asertywność? Dla mnie to jest taki jeden klasyczny powód. My przy odmowie, tak, bo mówimy nie, my przy odmowie bardzo boimy się jednej rzeczy. Jak zostaniemy ocenieni? Czy ktoś nie zrezygnuje z kontaktu z nami? Czy ktoś nie powie, nie chcesz czegoś zrobić, jesteś leniwa, jesteś leniwy, albo przecież do tej pory wszystko było okej, tak? Pomagałeś mi, pomagałeś. I ten moment, w którym ktoś może nam zarzucić, że jesteśmy osobą egotyczną, egocentryczną, jest taka obawa, jak zostaniemy ocenieni. Czyli to gdzieś szwankuje nasze poczucie też własnej wartości, bo jeżeli w lustrach innych osób odbijamy się po to, żeby mieć pewność, że jest okej z nami, że jest dobrze, no to jest jedna z największych blokad. Tak myślę sobie, że ten nasz stan, w którym my to określamy jako stan, w którym coś możemy zrobić dla drugiego człowieka, ale zrobić to w sposób bezinteresowny i tak jak chcemy, na naszych warunkach. Zapytam o taką rzecz. Czy można być asertywnym w jednym miejscu, a w innym nie? Czy w domu można być asertywnym, a w pracy nie? Albo odwrotnie? Znaczy w domu łatwiej, ponieważ... Tak pani mówi? No, to jest już suma osobistych doświadczeń. Są różne szkoły. Mówi się o tym, że tak naprawdę nie ma podziału między naszym życiem osobistym i życiem zawodowym, ponieważ trzeba spełnić trzy warunki, żeby móc powiedzieć o sobie,
że jestem osobą spójną. Niezależnie od otoczenia, niezależnie od przestrzeni. Myślę, mówię i czuję spójnie. No i teraz, jak sobie Państwo wyobrażacie, no, praca jest areną różnych zachowań, tak? Bo są różnego rodzaju podległości. W domu, chociaż rodzice są gdzieś na górze, to te zachowania asertywne czasami mogą się ocierać też agresywne. Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, gdybyście Państwo powiedzieli, czy jest tak, że w domu jesteśmy bardziej asertywni, w pracy mniej, czy to się wymienia. Jednoznacznie nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast dodam jedną rzecz, a mianowicie dzisiejszy świat jest światem bardzo narcystycznym, więc czasami te wizerunki, które mamy w pracy, w organizacjach, w korporacjach, w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy, w stowarzyszeniach, fundacjach i wszędzie mogą być wizerunkami wykreowanymi, gdzie my tworzymy wizerunek człowieka asertywnego, a on wcale taki nie jest. I dopiero w domu weryfikuje się, w relacjach z bliskimi, tam gdzie na scenie te relacje są emocjami, dopiero się okazuje, czy tak naprawdę jesteśmy osobą asertywną, czy uległą, czym już mówiłam, czy agresywną, przed czym przestrzegałam, czy dokonujemy pewnego rodzaju manipulacji, na co Państwa bardzo uczulałam. To tak już na koniec. Mhm. Asertywnym łatwiej? Tak. Asertywnym jest zdecydowanie łatwiej. Natomiast, żeby być, powiedzieć o sobie, jestem osobą asertywną, trzeba wiedzieć, czym asertywność jest. Trzeba poznać jej mechanizmy. Trzeba wiedzieć, jak bronić się przed właśnie ową manipulacją, jak przestać być osobą uległą. Osobą asertywną zdecydowanie łatwiej się żyje. Pani Doroto, bardzo dziękuję Pani w imieniu naszych widzów za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie. Jeśli Pani przyjmie od nas zaproszenie, to oczywiście będzie nam bardzo miło Panią gościć w następnym odcinku. A za dzisiaj dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu bardzo. Moim i Państwa gościem była Pani Dorota Nowocień. Już teraz zapraszam Państwa do godzinnego czatu z ekspertem naszego dzisiejszego odcinka. Jak zwykle pytania mogą zadawać Państwo bezpośrednio pod oknem z filmem. A wcześniejsze odcinki e-konferencji MAC oczywiście na stronie mac.pl. Dziękujemy.